Ty stara kurwo, zmarnowałeś mi 20 lat życia. Smoki. Są to stworzenia, które poruszają się dosyć wolno, ale dysponują potężnym zestawem ataków. W pojedynkę nie stanowią one raczej dużego zagrożenia, jednak w grupie potrafią zabić nawet doświadczonego gracza. Znane są one z tego, że często zmieniają cel swojego ataku. To często powoduje, że strzelcy podczas polowania zespołowego zostają spaleni lub zabici. Na mapie Tibiantisa znajduje się kilka smoczych legowisk, a jedno z nich znajduje się na wyspie Edron. No i nadszedł czas, by pokazać wam, jak wygląda właśnie legowisko smoków na Edron. Także musimy sobie przejść tutaj za miasto. Takim mostkiem przechodzimy sobie do skałek oddzielających właśnie miasto od terenów łowieckich. Legowisko jest nieco mniejsze od tego, które możemy znaleźć na Venor bądź na Ankrachmon, ale na pewno też można tam bardzo fajnie poekspić. W przypadku paladynów można już tam zacząć ekspić od około 40 poziomu. Jeżeli chodzi o knightów, myślę, że jakiś 60-65 level i skille ponad 80 byłyby odpowiednie na to miejsce. A postacie magiczne, no myślę, że 40 plus, żeby już tam właśnie zacząć sobie ekspić. Postacie magiczne mogą sobie pomagać między innymi summonami. I znajdujemy się już prawie na miejscu. I to jest właśnie ta jaskinia. Tutaj znajduje się list, do którego należy się wpisać, że ekspimy tutaj. I najpierw mamy pięterko plus 1. Tutaj mamy jedno wejście i z parcelu ktoś zrobił tutaj wejście numer 2. Generalnie u góry znajdują się dwa smoki. Musimy właśnie przejść bardzo szybko w lewą stronę. Wtedy powinien do nas przybiec tylko jeden. Otworzyliśmy plecaka na lód. Ok. Tutaj również sporo magów z niższym levelem. Ekspi sobie właśnie za pomocą summonowanego Demon Skeletona. Ekspi to wygląda tak, że summonuje tutaj DS-a, po czym schodzi w dół i czeka, aż zrespi się smok. Smok zaczyna atakować summona, wówczas mag wchodzi i pomaga sobie runami, na przykład HMM. Teraz zejdziemy sobie piętro niżej, tutaj również znajdują się dwa smoki. No tutaj już ciężko byłoby odlurować sobie je pojedynczo, ponieważ respią się one praktycznie przy sobie. Ale dwa smoki to jeszcze nie jest nie wiadomo jak trudne wyzwanie. Oczywiście w zależności od tego, z jakim levelem przyjdziemy sobie tutaj poekspić. Nie będzie nam tutaj potrzebna łopata, natomiast lina jak najbardziej się przyda. I tutaj mamy główny respik,
I tu już znajduje się naprawdę spore stado smoków. Tutaj należy właśnie bardzo powoli przechodzić sobie. Odlurować je pojedynczo. Po respi się ich tam około 5. O, widzimy, że nawet nie udało się nam ich odlurować w miarę pojedynczo, tylko przyszły 4. Przy 4 smokach już należy trochę uważać. Po wybiciu full respu już tutaj w miarę spoko się to respi, pojedynczo, nieraz podwójnie, także nie ma tragedii. Tu na przykład zdziałamy tą lampę, to nie resetuje się nam podłoga. Także swojego loadbaga możemy tam śmiało odkładać. Bez strachu, że przy czystce podłogi nam to zniknie. Tutaj w prawej odnodze znajduje się kolejny smok. Oraz zejście w dół. Gdzie respią się 3 smoki. Jak widać, jest tutaj dość sporo miejsca do uciekania, także paladyn powinien sobie tutaj bardzo dobrze radzić. Knight wiadomo, będzie musiał sobie początkowo odlurować nadmiar smoków. No i tutaj mamy 3 smoki, które możemy również sobie wyropać wyżej, dzięki czemu nie musimy się narażać na duże straty, bijąc się z trzema na raz. Na pewno dużo mniejszy łajstwo będziemy mieć, ropając je i wybijając pojedynczo. Uda się za pierwszym razem. Jeżeli chodzi o ropanie, to oczywiście kwestia wyrobienia sobie tego, wyczucia tego, jak potwór może się właśnie poruszyć. Tego trzeciego smoka już sobie oszczędzimy. Przejdziemy sobie dalej. Tak, to zejście sobie zrobimy na samym końcu. Północna odnoga. Najpierw 2 smoki respiące się przy dziurze. I w samej dziurze już znajdziemy 4 smoki. Można zarobić na smokach, zbierając wszystko to, co z niego spadnie, czyli steel shieldy, kusze i tak dalej. Można trochę zarobić, a jeżeli nam trochę się poszczęści, to może spalić na przykład Dragon Hammer czy Dragon Shield. No i dodatkowo
Ból za rogę. Pokażę wam tylko, jak wygląda piętro niżej. Są tutaj właśnie cztery smoki. Może jednego sobie wyropamy. A trzem darujemy życie. Longsword również możemy znaleźć w ciałach smoków. I przechodzimy do odnogi zachodniej. Tutaj również przy zejściu do dziury znajdziemy dwa smoki. Można je pojedynczo odlurować. I w samej dziurze również będą się znajdować dwa smoki. Należy pamiętać, że do smoka ustawiamy się nie na wprost paszy, tylko po skosie, dzięki czemu możemy uniknąć ataku z Firewave'a. I niżej dwa smoki. Tym także jednego wyciągniemy, a drugiemu darujemy życie. Jeśli jesteśmy bardzo łaskawi, no nie chcemy przedłużać tego materiału. I przechodzimy teraz do najciekawszej części jaskini, czyli do Dragon Lordów. Powiem, na środku właśnie w tej dziurze respią się Dragon Lordy. W zejściu właśnie piętro niżej mamy właśnie pojedynczy resp Dragon Lorda i będziemy się z nim cackać. Także poczęstujemy go cegłówkami. Proszę bardzo, power bolcik. I schodzimy niżej, gdzie mamy bramkę levelową z levelem 60, a niżej znajduje się questik. Na RealTB możemy właśnie z tego questa znaleźć m.in. Fire Axe. Jeżeli chodzi o quest na serwerze Tibiantis, no to tutaj się wspomogłem trochę ze strony. Możemy znaleźć Red Spellwand, Lifelink, Backpack, Rune GLB, Backpack, Rune UCH, Rune Paralyze, Soulfire, 4 Fire Bomby oraz 2 Energy Bomby. Oczywiście, żeby się tam dostać, będzie nam potrzebny również Kilof oraz runa Destroy Field. Destroy Field mam chyba tylko jeden. Jeszcze trzeba będzie w odpowiednie miejsce użyć. I na dole znajdują się 3 Dragon Lorda. Mam nadzieję, że nie stanie się nam krzywda po zejściu. Naładujemy sobie manę. 3 Dragon Lordy to nawet dla 114 palka jest już jakieś wezwanie. Także nie ma co lekceważyć. Tym bardziej, że pewnie nie będziemy mieć możliwości ropnąć się z powrotem ze względu na to, że zaraz puszczą firebomby. Dobrze, przechodzimy sobie przez brameczkę levelową. Jedziemy.
Nie było nawet tak źle. Jeszcze tam jeden nam uciekł na czerwonym klapę. Trochę niżej. O, nawet się podleczył trochę. No i tak to właśnie wygląda na tym piętrze. Jest możliwość oczywiście repania ich piętro wyżej. Tu właśnie zrobił się rope place. Ale no jest to ryzykowne oraz czasochłonne. A gdzie znajduje się nasze zejście? Teraz, żebym się nie pomylił. Trzeba dokładnie znaleźć właśnie miejsce, gdzie można zejść niżej. To jest, mi się wydaje, tutaj. Teraz to sprawdzimy. Tak jest, nie pomyliliśmy się, jest to dokładnie to miejsce, także możemy sobie zejść w dół oraz z tego ciała pobrać nagrodę. Wychodzimy wyżej. Tutaj mamy również skrzynię. O, tutaj się respi na przykład. 300 GP, Blade Legi, Double Axe, co też weźmiemy, Dark Helmet. Martwe ciało, Steel Shield, to sobie zostawimy. I tutaj mieliśmy również worek, w którym znajdziemy Ring of Hailing, 7 diamentów oraz Dragon Necklace. Także tak to wygląda w tym miejscu. Myślę, że na pewno bardzo fajne miejsce do ekspienia. Tym bardziej, że znajduje się niedaleko miasta i można tam w miarę szybko właśnie podejść. No a na dzisiaj to byłoby na tyle. Dziękuję bardzo za obejrzenie i do następnego materiału. Cześć!